udział w trzeciej edycji Szkoły Lidera mogę polecić bardzo i to mogę powiedzieć, że z całego serca. Ja nie spodziewałam się, że aż takie będą efekty mojego udziału i aż tak rozwinę się w tym obszarze, także polecam każdemu, jeśli ma taką możliwość, niech korzysta. Pierwsze zjazdy zweryfikowały w ogóle moją percepcję postrzegania przemysłu 4.0, bo miałam zupełnie inne, zupełnie inaczej na temat przemysłu 4.0 myślałem. Kolejne zjazdy tak naprawdę pokazały mi, czym ten przemysł 4.0 może być. Informacje i wiedza, którą miałem możliwość usłyszeć, zapoznać się z ekspertami, jest pewną inspiracją do tego, co robimy w firmie i też jest pewną inspiracją pod to, co w najbliższej przyszłości nas czeka, czyli cyfryzacja wielu obszarów, wielu działalności. Podejście ekspertów było takie życiowe, że nie jest to zawsze cyfryzacja i taka na siłę dla samej cyfryzacji, tylko taka, która rzeczywiście przynosi pozytywne efekty dla biznesu, daje odpowiednią stopę zwrotu i która rzeczywiście coś wnosi. Networking z innymi przedsiębiorcami z różnych branż z całej Polski zawsze jest bardzo cennym doświadczeniem, ponieważ można zobaczyć, jak na podobne sytuacje biznesowe i na podobne wyzwania rynkowe reagują inni i uczyć się od siebie wzajemnie. Wymiana informacji między przedsiębiorcami rozwija ich, buduje trwałe relacje, rozwija biznesy, ale też buduje kolejne, nowe możliwości, które stają przed firmami, które niewątpliwie również brały udział w Szkole Lidera. Sieć kontaktów, którą zbudowaliśmy z innymi uczestnikami, na pewno będzie owocowała dalszą kontynuacją wymiany wiedzy i spotkaniami w najbliższych miesiącach i latach.